Ośrodek dla seniorów w Zielonej Górze. Miejsce, w którym osoby starsze z Polski i z Ukrainy integrują się ze sobą. Jaki ma cel Centrum Integracyjne dla Uchodźców z Ukrainy? Więcej o tym w materiale. Ośrodek dla seniorów, który zapewnia możliwość spędzania czasu w gronie znajomych dla emerytów, zarówno dla Polaków, jak i uchodźców z Ukrainy. Ten ośrodek jest miejscem, gdzie seniorzy mogą znaleźć wsparcie i towarzystwo, co jest szczególnie istotne w sytuacjach, gdy osoby starsze doświadczają samotności. Jest to placówka, która działa od stycznia tego roku. Głównymi beneficjentami tego programu są seniorzy 60+, są to Polacy i uchodźcy właśnie z Ukrainy, którzy tutaj trafili do naszego kraju i mamy na celu zintegrować go ze społeczeństwem tutaj zielonogórskim i przygotowujemy dla nich różne zajęcia. Przychodziłem do tak zwanej ambasady seniora przy Alei Niepodległości. Tam w pewnym momencie było ogłoszenie, że jest spotkanie integracyjne z grupą również z Ukrainy. Seniorzy uczestniczą w różnorodnych zajęciach. Pomaga to im w zorganizowaniu codziennego rytmu dnia, ale i poznania nowych, ciekawych aktywności, takich jak gimnastyka medyczna czy muzykoterapia. Nie brakuje również spacerów czy kina. Czynności różne, zajęcia, których normalnie bez tego bym w domu sam indywidualnie w ogóle nie zajmowałbym się. Język polski na pewno nie należy do najłatwiejszych. Mimo tego zarówno w naszym języku, jak i w języku ukraińskim możemy znaleźć dużo podobieństw, co oczywiście pomaga seniorom w codziennych rozmowach. Trudniej mówić po polsku niż rozumieć. Rozumieć lepiej, a mówić to troszkę trudniej, bo ukraiński język, wymowa inna. Bariera językowa nie jest problemem. Polscy i ukraińscy seniorzy dzięki częstym spotkaniom nie mają problemów z komunikacją i mogą cieszyć się swoim towarzystwem. Wielu z nich również uczestniczy w dodatkowych lekcjach języka polskiego. Proces integracji przebiega pomyślnie. Na początku, tak jak wiadomo, w każdej grupie, kiedy ludzie się nie znają, mają problemy komunikacyjne, ale w tej grupie akurat to nie występowało. Nawet jeśli mamy jakąś barierę językową, to szybko osoby z Ukrainy tutaj starają się nadrobić te braki językowe. Wiem, że już niektórzy korzystają nawet z kursów języka polskiego i ta komunikacja przebiega sprawniej. Polski Czerwony Krzyż stworzył wyjątkowe miejsce, w którym emeryci mogą odnaleźć swoje nowe zainteresowania i poznać przyjaciół z zagranicy. Oby więcej takich inicjatyw w Zielonej Górze. Dla Wiadomości Zielonogórskich, Miłosz Weryszko. Legia Akademicka na Uniwersytecie Zielonogórskim łączy nie tylko naukę, ale także trening wojskowy, przygotowując przyszłych oficerów rezerwy. Jakie jest zainteresowanie studentów? Zobaczymy w materiale. Temat wojska, mówiąc ogólnie, jest nam znany. Nie każdy jednak wie, że żołnierzem może zostać każdy, a odpowiednie kwalifikacje pozyskać można, odkąd wkraczamy w pełnoletność. Nie wszyscy mają jednak niezbędną wiedzę w tym temacie. Trwa 7. edycja. Studenci przez cały rok mieli wiele okazji, by poznać specyfikę Legii Akademickiej. Jakie jest zdanie studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego na temat szkoleń wojskowych? Patrząc na aktualną sytuację, która się dzieje, warto by było mieć jakąś wiedzę na ten temat i wiedzieć, jak się zachować. Plus fajną opcją jest też takie sprawdzenie siebie i doświadczenie czegoś zupełnie innego, czego się nie ma na co dzień. Wydaje mi się, że to jest całkiem spoko pomysł po to, żeby jednak się gdzieś tam doedukować, sprawdzić samego siebie i no, w aktualnych czasach, które są dosyć takie kontrowersyjne, niebezpieczne, przydałoby się. Musimy być przygotowani na różne okoliczności i też świat się zmienia i po prostu musimy być przygotowani. Sama będę szła teraz do Legii Akademickiej, ale uważam, że jest to też fajne nowe doświadczenie. Na kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego co wtorek od początku kwietnia do końca maja znajdowało się stoisko, gdzie zawodowy żołnierz odpowiadał na każde pytanie studentów. Przede wszystkim studenci mogą się nauczyć rzeczy, które też mogą przydać im się na rynku cywilnym, takich jak udzielać pierwszej pomocy, jak nawigować bez GPS-a, jak uzdatniać wodę, jak szukać schronienia. Także są to umiejętności okołowojskowe, które jak najbardziej mogą przydać się w życiu codziennym. Weronika Główienkowska odbyła szkolenie w czasie pandemii. Jak wspomina to doświadczenie? Myślę, że to jest niesamowite sprawdzenie swoich umiejętności, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. A jest niesamowitą lekcją i
Chociaż mam nadzieję, że nikt nie życzy światu wojny, to uważam, że wojsko i w czasach pokoju jest niesamowicie ważne, chociażby przy klęskach żywiołowych, na które nie mamy wpływu. W kręgu ludzi związanych z Legią Akademicką są także takie osoby, które są niezbędnym ogniwem w trakcie organizacji całego wydarzenia i przeprowadzenia wstępnych rozmów z kandydatami. W zasadzie Legia Akademicka przygotowuje przyszłych adeptów wojska na potrzeby mobilizacyjne wojska. Jak mogliśmy zobaczyć, Studencka Legia Akademicka daje zainteresowanym bardzo wiele możliwości rozwoju, w tym również po ukończeniu szkolenia. Jest to szansa na znalezienie swojej ścieżki kariery. Kto wie, może to ktoś z Was będzie kolejnym uczestnikiem szkolenia. Jest to szansa na początek kariery w wojsku, służbach mundurowych lub innych instytucjach związanych z bezpieczeństwem. Dla Wiadomości Zielonogórskich, Weronika Lenart. Tolerancja i akcje równościowe na Uniwersytecie Zielonogórskim. To tylko teoria, czy faktyczna rzeczywistość życia akademickiego? Czy uczelnia walczy z mową nienawiści i promuje równość? Sprawdźmy w materiale. Na początek sprawdźmy, co na ten temat sądzą studenci. Czy uniwersytet faktycznie idzie do przodu? Na pewno wykładowcy są współpracujący. Rok temu pamiętam, że była akcja, gdzie jakaś grupa zbierała podpisy dotyczące tego, żeby studenci mogli dobrowolnie zmieniać zaimki, jakimi wykładowcy mieliby się do nich zwracać. I nie było problemu ze strony samych wykładowców i rektora. Nie odczułam żadnej tej nierówności, dyskryminacji innych osób. Myślę, że jest równość na UZ-cie. Nie było nigdy raczej problemu, żebym zauważyła, że ktoś był dyskryminowany albo coś takiego. Nawet szczerze mówiąc, wykładowcy, miałam już taki przypadek, że ktoś poprosił, żeby zwracać się do niego w innym imieniu i wykładowcy nie mieli z tym żadnego problemu. Nie widzę żadnych różnic i wydaje mi się, że uczelnia jest przystosowana pod osoby z niepełnosprawnościami. Myślę, że dużo rzeczy zostało podjętych, żeby na przykład pomóc ludziom z różnymi niepełnosprawnościami. Uniwersytet stara się promować równość, wprowadzając wiele akcji protolerancyjnych. Jakiego rodzaju są to akcje? Na Uniwersytecie Zielonogórskim już od kilku lat prowadzimy cykliczne akcje wspomagające właśnie propagowanie równego traktowania i to są zarówno szkolenia dla pracowników uniwersytetu, jak i dla studentów. To są również konkursy. Niepełnosprawni studenci mogą liczyć na wsparcie uczelni w codziennym życiu. Przede wszystkim jest dobrze dostosowany pod względem architektonicznym, więc mamy różne windy, platformy, podjazdy itd. Dodatkowo UZ zatrudnia asystenta, który jest osobą na przykład z mojego roku i ta osoba jest ze mną cały czas i mi pomaga. I dodatkowo możemy również złożyć wniosek o dostosowanie nauki i na przykład wykładowcy wysyłają mi prezentacje, jeżeli nie jestem w stanie notować. Wykładowcy także chcą walczyć z nienawiścią i wychodzą z inicjatywą wprowadzenia nowego przedmiotu. Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej służy przede wszystkim temu, żeby uwrażliwiać studentów na to, czym jest mowa nienawiści, jak się przejawia, bo to są niejednokrotnie bardzo subtelne mechanizmy językowe i komunikacyjne, więc uzmysławiam, czym jest, jak się przejawia, ale także poprzez edukację i dialog próbuje uwrażliwiać studentów. Uniwersytet Zielonogórski aktywnie promuje równość wśród swoich studentów. Robi to przez różnorakie inicjatywy, w tym konkursy. Dzięki temu uczelnia wprowadza przyjazną atmosferę dla wszystkich studentów, niezależnie od ich płci, wieku czy sprawności. Dla Wiadomości Zielonogórskich Agata Kolasa. Od kwietnia w Muzeum Ziemi Lubuskiej można zobaczyć wystawę poświęconą secesji. Główny jej nurt był krótki, lecz intensywny i skupiał się przede wszystkim na kobietach. Czym jeszcze charakteryzowała się ta sztuka? O tym więcej w materiale. Ekspozycja cieszy się dużym zainteresowaniem, przyciągając liczne grono odwiedzających. To już czwarte podejście do prezentacji tej sztuki. Obiekty zostały wypożyczone z Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Przez pół wieku muzeum gromadziło eksponaty z okresu, w którym tematyka kobieca była w centrum uwagi. Secesja, ten styl, który trwał relatywnie krótko, bo kilkanaście lat, wywarł duży wpływ na współczesne wzornictwo. Secesja, mimo że była stosunkowo krótkotrwałym stylem, odegrała istotną rolę w kształtowaniu estetyki w sztuce użytkowej. Motywy zdobnicze, charakterystyczne dla tego stylu, zostały odrzucone przez modernizm. Jednak to właśnie one były inspiracją dla późniejszych,
prostszych form, które dominują dzisiaj. Secesja była takim poligonem doświadczalnym kształtowania nowoczesnego wzornictwa. Wystawę wyróżnia różnorodność przedmiotów użytkowych oraz dekoracyjnych. Odwiedzający znaleźć mogą zastosowania rozwiązań stosowanych we wzornictwie przemysłowym, na przykład w wyrobach szklanych i ceramice. Charakteryzują się one dbałością o szczegóły, zachowując przy tym stylistyczne znamiona secesji. Ona faktycznie dotykała wszelkiego rodzaju rzemiosła, odzwierciedlenia jej jakby trwałości, wyjątkowości. Secesja widoczna była także w innych dziedzinach życia codziennego. W Muzeum Ziemi Lubuskiej wystawione są zdjęcia zrobione w naszym regionie, które ukazują secesję odznaczającą się w detalach. W tamtym okresie szczególnie popularny był motyw kwiatów, natury, roślinności, a także geometrycznych wzorów. Te motywy można użyć na wielu dziełach malarskich, rzemieślniczych, a także architektonicznych. Bardzo bogata kolekcja malarstwa oraz grafiki, a także fotografii przedstawiających architekturę naszego regionu, wyjątkową pod tym względem, iż reprezentuje ona znamiona secesji wyrażające się w detalu architektonicznym. Secesja zapoczątkowała walkę o prawa kobiet. Te zmiany były dostrzegane nie tylko w społeczeństwie, ale także w architekturze. Do dnia dzisiejszego na ulicach Zielonej Góry są zauważalne elementy dotyczące tego nurtu. Dla Wiadomości Zielonogórskich Alina Melniczuk.